kurczę, miałam sobie wziąć inny kijek do nagrywania i mogłam go wziąć, bo bym go zaczepiła o drzewo, a teraz muszę jak głupia trzymać tą kamerkę. No nic, usiadłam sobie tutaj na kamyczkach, nie wiem, czy później wstanę, mi dupa zdrętwieje. No, ale opowiem Wam właśnie taką historię a propos tego, jak jedno wydarzenie może zmienić bardzo, bardzo Wasze życie. I słuchajcie, czasami Wam się wydaje, ja przynajmniej kiedyś byłam też na takim etapie, że mi się wydawało, że jestem taka zwyczajna jak śląska kiełbasa. Chociaż od dziecka gdzieś tam miała te moje... No, teraz mi tu Pan biegnie. Patrzcie. Zaraz się tutaj wynurzy za drzewek. No. Także mimo wszystko, że jest wczesna godzina, to się już tutaj dzieje. No tak to jest z tymi nagrywkami. Dobra, no to ciąg dalszy. Przynajmniej padać przestało. No i chociaż ja tam od dziecka jakieś tam przejawiałam artystyczne, nie powiem, że talenty, chęci, o, tak bym to nazwała, chęci. Co chwilę się działo u mnie takiego typu, że daleko marcie tną, że albo pisałam wiersze, albo pisałam piosenki, lubiłam występować, lubiłam opowiadać. No takie różne tam, wiecie, jak to u dzieci, nie? Zawsze coś tam sobie wymyślałam, ale nigdy nic na poważnie nie robiłam, no bo no niestety wiele rodzin w Polsce tak ma, że jest życie, praca, a to, co tam dzieci sobie wymyślą, to jest jakoś tak mniej ważne. No takie były realia, nie ma tutaj... to nie jest jakaś krytyka czy osądzanie, po prostu, no tak, takie życie, nie? No. Ale tu chciałam właśnie takie tylko podkreślić, że też taką niespokojną gdzieś tam duszą artystyczną byłam. No ale jakoś nigdy tak naprawdę nie miało to ujścia. No. No i tutaj przyjechałam do Austrii wiele lat temu. No i jakoś też od samego początku było bardzo, bardzo ciężko. To Wam opowiem też innym razem, jak wyglądało moje życie, bo ja tak robię rozmowy, wywiady z tymi innymi, z innymi osobami, a sama jeszcze nie opowiedziałam Wam mojej historii. Ale na to przyjdzie też czas. No. No i zobaczcie, taki przypadek. Wracałam sobie kiedyś z pracy i zostałam potrącona przez motorzystę, tak? Jechał na takim wielkim motorze, ja akurat wychodziłam z zakrętu, on jechał zbyt szybko i pociągnął mnie za sobą. Wywróciłam się tak nieszczęśliwie, że złamałam rękę. No i co? No i badania, to i tamto, okazało się złamanie i 6 tygodni w gipsie. No jak ja to usłyszałam, wie Matko Boska, co ja w ogóle będę przez te 6 tygodni robić? Kurde, mnie tu robaki podgryzały. Co ja będę przez te 6 tygodni robić, nie? No i tak, do pracy iść nie możesz z tą złamaną ręką. Ja chyba wtedy nie wiem, czy byłam na sprzątaniach. Kurde, muszę właśnie sprawdzić sobie, w których latach to się zaczęło. I szukałam tak jakby takiego artystycznego zajęcia, no bo wtedy nagle znalazł się czas na takie rzeczy. I słuchajcie, kupiłam sobie wtedy Minoltę. Ja Wam tutaj pokażę na zdjęciu, jak ona wyglądała. Wtedy to był szał i w Polsce, i tutaj. Ja Wam w którymś vlogu, jak byłam u rodziców, nawet pokazywałam ten aparat, bo on stoi na meblach u moich rodziców właśnie za szybą, tak pamiątkowo, nie? No i zaczęłam, słuchajcie, robić zdjęcia. I odkryłam w sobie miłość do architektury, do formy, do koloru, do... zabawy, światło, cień, ale tak automatycznie. Ja nic nie czytałam na temat fotografii. Znowu leci Pan. Nie mógł sobie odpuścić. Może jak zobaczy, że nagrywam, to już więcej tutaj nie przyleci. Chyba, że będzie się cisnął w obiektyw. No.
No i zaczęłam robić zdjęcia, słuchajcie, tak intuicyjnie, zupełnie intuicyjnie, nie czytając nic o tym, bo ja to potraktowałam od razu jak fotografię i robiłam to z potrzeby takiej, z wewnętrznej potrzeby. Nie żeby komuś coś tam udowodnić, tylko żeby mieć z tego przyjemność. No i szukałam, wydawało mi się tak od serca, że to jest fajne, bo ja byłam tak na 100%, ja byłam na 100% w tym. Ja mam takie wrażenie, że jak robimy coś tak z przekonania, że aż ci się mózg wyłącza, jak robisz zdjęcia, znaczy nie zdjęcia, tylko w ogóle, jak zajmujesz się czymkolwiek, czymś hobbystycznym i jest to twoją pasją, to musi być chyba dobre. Jakoś takie wewnętrzne przekonanie wtedy masz, że okej, to jest dokładnie to, co musi być dobre, bo ja to robię tak od serca, że to po prostu jest krystalicznie czyste. No i ten, i sobie się tak, dobra, zobaczę, co będą tam też inni ludzie mówić na ten temat. I założyłam sobie konto na photocommunity.de i właśnie tutaj mogę, to są właśnie dowody na to, fajnie, bo tam jest zdjęcie nawet, jak trzymam tą Minoltę i mam rękę w gipsie. Na chyba zdjęciu profilowym, bo ja tam miałam, można było tylko założyć sobie jeden profil, a ja sobie założyłam dwa, bo ja tych zdjęć wstrzykałam dosyć dużo, a tam było, w tamtym okresie było tylko limitowana ilość zdjęć na tydzień. Oczywiście mi to było za mało, bo tych zdjęć, jak już wstrzykałam, to bardzo dużo i mnie to tak cieszyło. No i założyłam dwa konta, ale ktoś tam potem to połapał i gdzieś tam, to masz drugie konto, a to jest zabronione, no i dobra, potem przestałam już tam wrzucać te zdjęcia. No, ale fajna pamiątka, bo do tej chwili powinno to konto być, bo jeszcze chyba ze 2 lata temu patrzyłam na tą stronę, to wisiały te moje dwa profile. Więc jeżeli będzie, to Wam na pewno tutaj to zamieszczę, bo to jest dla mnie też mega pamiątka. No, no i słuchajcie, no i tak, no i robię sobie te zdjęcia, jeszcze taki łamany wtedy też niemiecki, nie był jeszcze na takim poziomie nawet jak teraz, ale tam próbuję coś odpisywać ludziom na te komentarze. I słuchajcie, takie och, ach, wchodzę na profile tych ludzi, którzy mnie oceniają, a to już są profesjonalni fotografowie. Rozumiecie, bo to nie jest taka tylko dla amatorów strona, tylko tam właściwie można powiedzieć, że w większości to są ludzie, którzy się zajmują już tak albo profesjonalnie fotografią, albo w takim zaawansowanym stopniu. Tam raczej nie ma takich pstryczków. Tam się raczej nikt nie ośmiela na takie zdjęcia, bo widzi poziom. Po prostu znaczy, że tylko przejrzysz tych fotografów, to nie ma takich pstryknięć, wiecie, jak u cioci Halinki tam na grillu, nie? Więc tam z takich większość artystycznych też zdjęć i nie wiem, co mnie tam pchnęło, że ja tam otworzyłam konto, ale chyba ta miłość do tej fotografii i ta pewność, że to jest fajne. Nie wiem. No i słuchajcie, no i tak, no i tam mi się zaczynają, wiecie, a jaki pomysł, bo ja nie lubię tego, co jest takie oczywiste i większość moich zdjęć, jeżeli będziecie miały ochotę sobie zobaczyć ten profil, to są tak, czasami trudno jakby określić, co na tym zdjęciu widać, bo ja bardzo często na przykład robiłam fragment, powiedzmy bloku jakiegoś, jakieś balkonu, fajnie z cieniami, bo akurat było na przykład, nie wiem, wczesna godzina rano albo popołudniowa, fajnie słońce padło i ja te zdjęcia na przykład jeszcze obracałam, bo dla mnie nie liczyło się to, że to jest blok, tylko dla mnie się liczyła forma, kształt. Więc bardzo często na przykład zdjęcia były stawiane bokiem albo do góry nogami wręcz, bo mi wtedy jakby... mi się poślizgnęła noga. Bo mi na przykład wtedy jakby tak wewnętrznie czułam, że ta waga zdjęcia jest, proporcje są zaburzone i trzeba go odwrócić na przykład w drugą stronę. Ja nie wiem, jak ja Wam to mam określić, bo ja to tak czułam tu w środku. Ja nie widziałam na przykład, że tam proporcja zdjęcia jest taka i taka. Gdzieś jakby robiąc zdjęcie czułam, tutaj mi jakby za blisko na przykład, za krótki fragment powiedzmy był nieba i wtedy mi się wydawało, ja to tak nazwałam, że brakuje powietrza na zdjęciu. I wtedy wiedziałam, muszę zrobić troszkę ten mniejszy zoom, żeby proporcja mi się zgadzała, ale ta proporcja była tu. Nie w jakiejś książce czy w artykule, tylko ona była tu. To mi tu przeszkadzało. Dlatego każde jedyne zdjęcie, każde zdjęcie moim zdaniem było tak wyważone, że na przykład gdyby przyszła do mnie koleżanka i powiedziała, wiesz co, może byś pokazała na tym zdjęciu, tam wystaje ci kawałek kwiatka, on powinien być troszkę może większy albo coś, to mnie to by kompletnie nie przekonywało, bo ja tak miałam taki
taką wizję w głowie, że ona była na 100% taka, jak ją... I próbowałam ją właśnie wtedy w te zdjęcie obrać, że wiecie, te kształty... Nie wiem wam tego określić, no to takie po prostu było. Pasja, to się nazywa gdzieś pasja, to jest miłość. Ja takiej pasji miałam kilka w życiu, to wam też powiem w innych filmach, bo może kogoś zainspiruję do tego, żeby poszukać w sobie tych pasji. Ja, wiecie co, nie wierzę w to, że nie ma ludzi, którzy nie mają właśnie talentu jakiegoś, właśnie jakiejś pasji, tylko czasami brakuje nam czasu na to, żeby zajrzeć wewnątrz siebie, albo nie zastanawiamy się nad tym, tylko potem człowiek już w takim starszym wieku myśli, ta robiła to, a jestem takim nieciekawym typem. To nie jest prawda, tylko nie dajecie sobie szansy na to, żeby to odkryć. I tak było właśnie w tym przypadku. Gdyby nie ten wypadek, to pewnie też dużo czasu by upłynęło, zanim ja gdzieś bym sobie coś tam znalazła, co by mnie tak cieszyło na boku, oprócz pracy i życia rodzinnego. Dlatego powtarzam, nic nie dzieje się bez przyczyny. No i słuchajcie, no i dalszy ciąg, nie? No i ktoś tam mi właśnie pisze i, że robię zdjęcia jak Spirulini chyba, już teraz nie pamiętam dobrze nazwiska, Spirulini. Myślę, co to za Spirulini jakaś, co to w ogóle jest ta Spirulini, nie? No i potem szukałam w internecie, a tu się okazuje, słuchajcie, że to była bardzo znana fotografka, która nawet miała serię zdjęć tutaj. Już teraz ja nie wiem, czy ona była Austriaczką, to już teraz nie pamiętam, ale ona na przykład, widziałam jej zdjęcia w internecie, że ona właśnie fotografowała formę, ona robiła takie właśnie graficzne zdjęcia. Ja robiłam właśnie bardzo w podobnym stylu i słuchajcie, mało tego, było nawet takie miejsce na takim osiedlu, przy takim dużym moście, gdzie ja robiłam kiedyś serię zdjęć i ona, wyobraźcie sobie, była w tym samym miejscu nawet kiedyś. Jak spojrzałam na jej zdjęcia, to dopiero zauważyłam to podobieństwo, że ja po prostu patrzę. Słuchajcie, dziewczyna, która chwyciła aparat do ręki, to była kwestia, nie wiem, 2 tygodni może, jak ja pierwsze takie zdjęcia robiłam i słuchajcie, mnie porównuje ktoś do fotografki. Ja od technicznej strony kompletnie nie miałam pojęcia. Ja robiłam sobie wszystko na ustawieniach automatycznych i tylko tak jak mówię, szukałam to, co mnie ruszy, nie? I to po prostu pstrykałam sobie. Takie, dla mnie to nie była kompletnie żadna jakby praca, coś trudnego, bo ja to robiłam tak, od tak. Ja to po prostu widziałam. Te kreski w oczach mi się gdzieś tam ustawiały, bum, zdjęcie, aparat 30 stopni w tą stronę, bum, zdjęcie. Pochylić się troszkę tutaj, perspektywę rozszerzyć u góry, bum, zdjęcie. Automatycznie, rozumiecie? I gdzieś, jak zobaczyłam tą fotografkę, to myślę, coś chyba w tym jest. I kto wie, czy jakbym wtedy nie zaczęła może jakichś szkół robić, może byłabym znanym fotografem architektury, bo ja nadal uważam, że chyba gdzieś jakiś tam talent w tym kierunku mam. Ale bycie fotografem, ja się potem zaczęłam za jakiś czas interesować, przebić się na tym rynku, jeżeli chodzi o... Bo żadna studyjna fotografia i takie, to nie. Ale fotografia architektury, taka artystyczna, no ciężko było bez tego wyżyć, a tu wiecie, dziecko, rodzina i to niestety. Ale dobra, ale to nie jest jeszcze koniec tej historii. No i słuchajcie, no i potem znalazłam sobie konkurs w Polsce fotograficzny. Zaraz, ja cały czas jeszcze w tym gipsie łażę, żeby nie było. Czyli to jest wszystko w przeciągu właśnie tych 6 tygodni. No i znalazłam sobie jakiś tam konkurs w Polsce. A co mnie też jeszcze fascynowały, tory kolejowe, pociągi, wagony, połączenie linii, wiecie, torów na przykład z fragmentem wagonu. Znalazłam sobie takie ogromne torowisko i zaczęłam sobie tam strykać taką serię zdjęć. No i znalazłam konkurs w Polsce. Czekajcie, jaki to był? No, jakaś kolej w fotografii. Bla, 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 jakiś tam polski ogólnopolski konkurs. I tak, ileś tam trzeba było wysłać ileś prac, zatytułować to. No i ja tak zrobiłam. Wysłałam chyba 3 czy 4 zdjęcia. Może mi się uda też jakoś doszperać do tych zdjęć w internecie.
Poszukam, bo to jest wiele, wiele lat już, więc ten, ale jakieś ślady jeszcze kiedyś widziałam. I słuchajcie, to był dla mnie szok totalny. Ja zajęłam drugie albo trzecie miejsce. Drugie, trzecie miejsce. Kurwa, mać. Dostałam, słuchajcie, taką szklaną statuetkę, szklaną taką figurkę i tam było właśnie napisane drugie lub chyba trzecie miejsce. Ogólnopolski konkurs fotografii, akurat to był temat kolei, ale jaki był ten konkurs dokładnie ten, kurwa mać, nie pamiętam tych szczegółów już. I dostałam wtedy chyba 150 zł nagrody i automatycznie moje zdjęcia brały udział w konkursie w Hiszpanii. Tak. I automatycznie właśnie my wygrani braliśmy udział w tak jakby drugi etap konkursu w Hiszpanii, nie? I później, i tak, i tam trzeba było, te zdjęcia to był jeden etap, ja ten etap tam przeszłam i dostałam się do pierwszej, z 2000 fotografów, z 2000, dostałam się do pierwszej setki. No, ale tam już później było, trzeba było kolejne prace jeszcze złożyć, żeby się już dostać do finału. No i w tym momencie tam już się moja kariera zakończyła, bo to już chyba było w tym momencie, jak ja wróciłam do pracy, już nie mogłam się jakby skupić już na tym konkursie. No i to odpuściłam, ale jak dostałam wtedy tego potwierdzenie mailem, że ja się dostałam do setki fotografów, dziewczyna, która wcześniej w ogóle się nie zajmowała fotografią, wiecie, jaki to dla mnie był prestiż. Ja to chyba będę pamiętała do końca życia i dlatego też chciałam opowiedzieć to w jakimś filmiku, bo to było dla mnie tak ważne. I właśnie tym Wam chcę powiedzieć, że wierzcie w to, że jesteście szczególni i próbujcie robić to, gdzie Was tutaj serce pcha. Jeżeli, nie wiem, jest to robienie biżuterii, czy jest to garncarstwo, czy, nie wiem, macie 35 lat, a chcecie, Wam zawsze się marzyło być baletnicą, to kurwa idźcie sobie na ten kurs. Wiadomo, że nie będziecie robić że nie będziecie robić kariery jako baletnica w tym wieku, albo jeżeli nie macie też odpowiedniej tam sylwetki, ale są lekcje, które są prywatne i zróbcie to dla siebie, albo chcecie nauczyć się grać na jakimś instrumencie, to sobie to zróbcie, zdynkajcie na takim poziomie, jaki dla Was jest zadowalający, nie żeby komuś coś udowodnić, tylko zróbcie to, żeby Wam tutaj na duszy tak to pięknie grało, bo to jest tak cudowne uczucie. I słuchajcie, no i teraz jeszcze to nie jest wszystko z tą fotografią. Dobra, tam się na razie zakończył ten etap, bo musiałam znowu wrócić do życia codziennego, ale nie, tu Wam zakończę tą historię, bo fotografia połączyła mi się z kolejną pasją, którą odnalazłam za jakiś czas. To jest też przecudowna historia i słuchajcie, taka dłuższa historia, ale ja sobie już muszę wziąć wtedy statyw i oprzeć gdzieś aparat i wezmę sobie chyba kawę na taki spacer i Wam opowiem. Bo to jest też, czego nigdy w życiu nie zapomnę i też udało mi się dzięki temu poznać ludzi i wiecie co, to jest takie momenty w życiu, które są tylko i wyłącznie dla mnie, bo z tym nie ma nic wspólnego moja córka, czy wtedy mój mąż, czy partner, one są tylko i wyłącznie dla mnie, to tak jakbym sobie na sercu taki mały orderek przypinała. Przypnijcie sobie taki właśnie orderek na sercu, do którego nikt nie ma dostępu, bo to jest tylko wasze i wam nikt tego nie zabierze i to zostanie w was na zawsze. A też wam jeszcze powiem, jeszcze takim kiedyś małym hobby. O Jezu, bo ja kiedyś pisałam wiersze. Też takie dla mnie, oczywiście. Stukam sobie tutaj, mam mikrofon. Ja kiedyś pisałam właśnie wiersze takie dla mnie. Był taki też etap w życiu, gdzie było mi bardzo smutno i bardzo źle i byłam jakoś taka nieszczęśliwa i w tym momencie ten mój żal i takie zagubienie w życiu to było chyba pierwsze takie hobby, gdzie się tak mocniej zaangażowałam. Przez tam jakiś czas te moje emocje wychodziły w wierszach, jednych weselszych, jednych smutniejszych. Miałam taką potrzebę i przez jakiś czas, ja mam w domu ten zeszyt, ja wam kiedyś coś przeczytam.
To jest szok po prostu, ile człowiek, w ilu kierunkach może się rozwijać, jak tylko ma ochotę coś zrobić. Także kochani, róbcie, wyciszcie się, zostawcie gary, zostawcie chłopa, dzieciory, pójdźcie sobie na kilka godzin w miejsce, gdzie jest mało ludzi, albo wstańcie o godzinie 5 rano, tak jak ja, idźcie sobie w ciche miejsce, weźcie sobie kawunię i tylko się tak zastanówcie, co by mi, coś małego, co wiesz, no bo to nie możecie nagle rzucić rodziny i pojechać w podróż dookoła świata, ale jest masę takich małych rzeczy, które by Wam dawały radość, albo na przykład odkryjecie w sobie, że dobra, ja kocham kulturę i mnie by uszczęśliwiło pójście na musical, na wystawę fotograficzną, na wystawę obrazów. Nie zastanawiajcie się, co powie sąsiadka, że ty nagle jedziesz do miasta i nagle chodzisz po jakichś tam wystawach czy jakichś innych imprezach kulturalnych, bo to jest twoje, to jest twój order w sercu. I rób to i miej w dupie, co inni myślą, bo życie masz tylko jedne i tu ci tak ucieknie, tu między tymi paluchami twoimi i później kiedyś siądziesz, będzie kurwa, ale miałam tyle szans, żeby coś zrobić i tego nie zrobiłam. Więc róbcie. Bo właśnie w tych takich cięższych dniach, kiedy nie macie humoru, kiedy wydaje Wam się, że jesteście depresyjni, to czasami są potrzebne te momenty. Tak jak ja powiem Wam, że ta opowieść dzisiejsza tak mi poprawiła humor, aż teraz jestem wzruszona i powiem Wam, że trochę walczę, żeby nie puścić łzy. Bo miałam parę takich szajse dni, gdzie nie bez powodu, kompletnie bez powodu, jakoś taka zdołowana trochę byłam. I normalnie to, że Wam dzisiaj zaczęłam opowiadać i sobie przypominać te cudowne chwile, wiecie, jaki mi fajny zastrzyk pozytywnej energii dało? Normalnie mam ochotę dzisiaj coś zrobić. Nie wiem, co zrobię, coś zrobię chyba dzisiaj. Nie wiem co. No. Także, kochane, miłego dnia Wam życzę, cudownego i szukajcie swoich orderków. Nie?